Dzisiaj Farelowi oraz Szakowi będę podawała przeróżne jedzenia z przeróżnych bajek i zobaczymy, który z nich znaje lepiej. A wy, moi drodzy, bawcie się razem z nami. Jeżeli wiecie, z jakiej bajki jest to danie, napiszcie w komentarzu. I zostawcie łapkę w górę. O, o. I subika, bo lecimy po milion. Możecie otworzyć oczy? Ale starter! Super! Okay. Myślałem, że będzie czosnek i coś będzie na wampiry, a to jest cebula. No i cebula. To ma być z jakiejś bajki, tak? No. Pan cebula, na pewno ma taka bajka. Pan cebula! Szybczyk dratewka, dobra. Ja chyba wiem, ale... Tam jedli cebulę? Ja na pewno wiem, jak ona smakuje, więc chyba nie muszę próbować. Kto nie odgadnie, to gryzie. A jak odgadniemy obydwoje, też gryziemy. Żeby było fair play. Ja wiem, ja stawiam na to, co powiedziałem. 3, 2, 1. Szrek! Pan cebula. Nie no, Szaku. No bo... Tak! Cebula, no i dobra, ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy? Ogry mają warstwy. I Szaku ma cebulkę. Ja tą bajkę oglądałem 13 lat temu. Skąd mógłbym pamiętać, że cebula ma warstwy? No nie pamiętasz, jak tłumaczył osiołowi? Łosiołowi? Popatrz się. Ale soczysty gryz. Gry śmiało, ona trochę języczek piecze. Pyszka. Słodka? Pyszna jest. Boga. Ja pójdę, a jaka słodziutka. Jak go podjudził! Ale pyszna. Poka, pyszna? Poka. Weź sprawę, Jezu, pyszna, nie? Ja pierdzielę, nie będę. Elegancka! Słodziutka! Co to jest pan cebula? A pan Kilary? Nosił złote okulary? Zgubił. No. No. Widzisz, też była bajka. Dobra, okay. Dalej. A teraz czas na japońską mangę anime, której główny bohater chce zostać najlepszym ninją w swojej wiosce. I właśnie główni bohaterowie tej oto mangi zajadają się zazwyczaj ramenem i takimi japońskimi ryżowymi plackami z nadzieniem z tuńczyka, łososia lub warzyw. Ja przygotowałam ramen z bardzo popularnej zupki chińskiej Bulldog. Jest turbo ostry, więc jestem ciekawa ich reakcji, ale uzupełnię go dodatkami, czyli kukurydzą, szczypiorkiem oraz jajeczkiem. Jesteście gotowi, bo teraz będziemy mocno. Lecimy. O nie. Już. Uuu, a ja myślę, co mi tutaj tak pachnie. Nie, tutaj, no jajka tu są. Tutaj czuć Japonię. Wow! Jeszcze drugie danie jest. A ja wiem, co to jest, bo ja jadłem to już kiedyś. Co to jest? To było... No jak się nazywa? W Pokemonach. Onigiri i to... Ładnie! Ekipa Squirtla to jadła. Pokemony to jadły. No, czekaj. Tu jest wasabi. Nie, no ja się otruję. A ty z nadzieniem? To chyba można łapkami normalnie jeść. Tak, bo to jest tutaj nori pod spodem, okay, żeby trzymać i się wtedy ryż nie przykleja do ręki. Zarąbiste. Stary, ja nigdy rzeczy chyba osadzę. No, nie, no jadłem z kilka dobra razy. To takiego dużego bajta, bo w środku może być nadzienie, nie? Dobra, dobra. Któryś ma z łososiem, a któryś ma z tuńczykiem. Nie! Tak! Ja chcę mieć z łososiem, ja chcę mieć z łososiem. Nie lubisz tuńczyka? Normalnie jest się stary, nie powiem co zrobię. Okej, okay, go. Łosoś, tuna. Przypominam, że on jest jeszcze ostry z sosami. Ale daje w nos. O! No mocno, mocno. Wow! Możesz płakać jak chcesz. Patrzcie, płakę! Możesz sobie zagryźć się z ramenem. Szaku, płakę! Już wiesz, jak smakuje wasabi, co? Taka ilość. Wow! No, ja ostatnio się dusiłem po nim. Ale dobre, zarąbiste. Chcesz się zamienić? No. A spróbujmy tego. Ja tego, stary. Ale mi, że to wchodzi. Co jest grane? A, też dołożę. Szaku płakę. Szaku płacze, to niesamowite. No okej, to teraz spróbujcie makaronu. Mm-hmm. Nudli. Ej, dobra, jest generalnie wszystko fajnie, to jest smaczne, ale ja nawet nie wyobrażam, jakie to może być bajki. I powiedział, ej, powiedziałeś mi Pokemony. No. Tylko czy ramen, aż jadł ramen? Bardziej brok. Krystyna, smakuje ci? Ale przegięła pałę. Po tym ostrym wasabi, ostre takie? A nie, może tylko... Ale nas zatiła. Wow. Dobra, kto nie zgadnie, je to całe. Cały makaron cina. Dobra, ja zgadnę. Nie wiem, co to jest. Ja wiem. Mhm. Ja wiem, to jest. A to jak przegrasz dopiero zjesz, co ty robisz? Nie, ta dziurka. Ja widzę, że ona smakuje. Ja lubię ostre. Ja sama tego spróbowałam na taki paluszek i mnie wygięło. A co dopiero wy? Ten jak wcinam i wystarczy, spróbowałem. Dawaj! Spróbujesz trochę. Kukurydza dobra. Dobra, nakręcamy sposobem Farela. Mhm. On mnie raz tak nauczył, kiedy byliśmy na ramenie. Ja generalnie nie umiem mieć pałeczkami, ale Krystian im pokazał. Lifehack. Nie łamiemy, tylko rozciągamy, wbijamy w makaron, kręcimy i wychodzi coś takiego. Pyk! Mega dobry lifehack, polecam. Czuję się jak na jakimś mukbangu. Mhm. Nie mam pojęcia. Wiem.
Czy to mogło tam być? Uzumaki. Z miasta Baki. Mati. No i co to jest? Jak to? Ten. Dobra, wiem. W portalecie było. Nie, bo byś wiedział. No to pisałem. Widzowie, ale daję. Ja wiem. No. Naruto. Ale bejcie, stary. Gawem. Szaku, będzie przyjść całą zupę. Nie no, stary, skąd mogę wiedzieć, że to jest Naruto? Źle. Co źle? Dragon Ball. Nie. Tak, tak, ma rację, pamiętam jak to wcinał. Aż ketchup. Nie. To nie był Dragon Ball. Nie, żartuję. Chi-Chi dla Songa nie robiła takiego ryżu. Na pewno. Zakara jajka musi zjeść. No nie! Musi zjeść jajo. Widzowie, on nie potrafi zjeść jajka, rozumiecie to? On woli zjeść cebulę niż jajko. Nie, weź, nie. Zara gębę. Twoje za duże, ja chcę swoje. Stary, całe jajo na dziurę! Nie przesadzaj! Śmierdzi tym gnojem kurzym. Nią! Szaku, walczy o życie! Dawaj drugie do pej. To będzie niepoważne. Dobra, koniec. Tak? Zabierasz? Tak, zabieram, bo zaraz wyjdzie całe. Jak dobrze wiecie, w domu nie mieszkamy sami. Są jeszcze z nami takie dwie pociechy kudłate, które też chciałyby coś zjeść z kreskówki. I przygotowałem dla was przekąski z psiego patrolu rodem, chłopie! Albo z Kubi chrupkę, jak by zwał, tak zwał. O, o, o! Jakie sztuczki! Proszę zrobić tak, siad. O, łapka. Druga, tak jest. I moi kochani, joystick dołączy teraz do Pixie Shop. Dokładnie, są dostępne już takie kozackie koszulki z joystickiem w stylu minecraftowym. Możecie sobie taką koszuleczkę sprawić, jeżeli chcecie. Link macie w opisie. I bunia! Tak, już jest u góry. Pokażesz też sztuczkę szybko. Łapka. Prawie. O, o, o! Yes! Udało się, proszę bardzo. Jeszcze uśmiechnij się do kamery tylko dla widza. O! I uciekaj. Cudowny pies. Podano do stołu. Uuu! Super, teraz serek. Czy to jest elementaner? Czy jak tam się nazywa? Jaki to jest ser? Bardzo tostowy. Możliwe. Tostowy? Zwykły. A jaki jest nasz rodzaj sera? Camembert. O! Pleśniowy. O! Dojrzały. Na spaghetti. Mozzarella. Mozzarella, mozzarella. No i tyle wystarczy. Bufalina. Nie, jak to się nazywało? Co tam Grana jeszcze? Padano. Grana Padano, a to raczej... Gorgonzola. To nie będzie gorgonzola. To będzie Grana Padano. Kto nie odgadnie, musi zjeść go całego. Dobra. Tak? Dobra. Ja wiem, co to jest. Wiesz? Tak. Ja mam dwa i nie wiem, czy dobrze to będzie. Ja ci nie powiem. Masz? O ty! Uwaga! Tom and Jerry! Dokładnie! Jak napisałeś? Dobrze. Jerry? No, dobrze, ja... dobry! No ma ten znaczek nie być! Ja też zastanawiałem się, jak to zrobić, słuchajcie go! A moje! Mega! Mega, dobra. Okej, okay, czyli oboje jedzie cały ser? Nie! Nie, jak? Nie, poczekaj, a XD? XD napisał, XD napisał, to się nie liczy do bajki. Jesz za XD, mam nie ten. No bo to było z tego, z Jetix XD, czy jaki tam był kanał? No. Nie całe, pogryzie, bo rozgadliśmy. Jezu, przecież uwielbiasz ser, a jakbym ci go roztopiła? I włożyła w... Nie. Ale ile taki kawałek kosztuje w tych czasach? 12 zł. O kurde. Jak złoto. No. Ale dobre złoto. Ej, w sumie nie skaraziś go całego. Nie jest zły, nie? No. Spoko jest. Pyszny. A jak mu się nazywa? Zjedzą to całe. No mam na to jest normalnie Gouda. Gouda! Albo Radamer. Radamer. Bo ma dziury. Jak myślałeś, to jest to, że w bajkach nam wkręcali, że to myszy robiły te dziury w serze, no? Tak. No. Jerry. Ej, Jerry. Faktycznie tak było. Ale prawda jest taka, że to robaki. Tak! Karaluby. Nie no, żartuję, całego nie zjem, nie ma opcji. Szkoda sera. Dobra. Jak to ma z 1000 kalorii pewnie. No, ale zrobimy z niego tosty wieczorem. I spaghetti. I wszystko jeszcze. I tom, lasagne. Lasagne zróbmy. Będzie lasagne? Proszę, będzie Garfield? Będzie Garfield? Będzie? Kurde, Garfield, lasagne, będzie lasagne, tak, brawo. Kolejny posiłek pochodzi z bajki, która swój początek miała już w roku 1969 i opowiada o grupce znajomych, przyjaciół, którzy rozwiązują różne paranormalne zagadki. A ulubioną przekąską posiłkiem głównych bohaterów jest giga wielka kanapka, w której skład wchodzi chleb tostowy, miks wędlin, sos, który składa się z majonezu, musztardy, natki pietruszki i przypraw, cebula, pomidor oraz sałata. Budujemy pierwsze piętro. Najpierw kanapka, na kanapkę sos, dwa rodzaje wędlin,
Na to sałata, ser żółty, pomidor, cebula. Przykrywamy i robimy kolejne piętro. Moi drodzy, tak prezentuje się giga ośmiopiętrowa kanapka. Wygląda smakowicie. Mam ochotę ją zjeść, chociaż nie wiem, jak oni się one za to zabiorą. I jestem mega ciekawa ich reakcji. Zostawcie dla mnie za to łapkę w górę, bo to nie było łatwe zadanie, a my idziemy na górę. 3, 2, 1, go! O, stary! O, tak! Ja pierwszy raz widzę taką kanapkę wielką. I to jest bajka. Mocne, co? 8 pięter? Stary, patrz ile sosu jest, ona będzie taka pyszna. Dobra, to kamień, nóż, papier, kto pierwszy próbuje? 3 po 3! Oliwa sprawiedliwa, grobi rządzą! Na to wygląda. Dobra. Zabierz się za to, jak chcesz. Jak to zrobić teraz? Byłam bardzo ciekawa, jak się za to zabierzecie, jaką będziecie mieli na to taktykę. Stary, ja wiem, jak to robili bajce. Ja też wiem. Zgniatasz, otwórz gębę, ja ci wsadzę i połykasz. Widziałem, że obracali w poziomie i tak jedli. Albo tak. A później się robi szyja, taka jak akordeon i... Leci, leci, leci. Nie leci, zapamiętam, dobra. To trzeba jeść, a nie się przyglądać. Dobra, stałem się wydać, po prostu się podzielę pół na pół. Jedz jak stary, jedz jak bajce. Na bok i tak. Obracam. Działa! Działa. Próbuję. To już? Ugryzłeś? No. To ty od dołu i od góry. Dobra. I jak smakuje? Normalnie mamma mia! Ej, to jest tatarski sosik. On jest zarąbisty, czekaj. Jak widzimy, nie da się jeść jak w bajce, więc ja sobie urwałem kawałeczek. Oj, robię to samo, stary. Nie ma opcji, że... O! Dawaj. Mhm. Stary, pomóż mi. Już teraz pomóż mi, proszę. Jestem zajęty. Ej, pyszny sos. Ja pierwszy raz taki sos jem w bułce. Mamy ją! W kanapce. Zazwyczaj jak robiłem sobie kanapki, nigdy nie robiłem sosu kanapkowego. Co nie? Ja też pierwszy raz dzisiaj robiłam właśnie taki sos. Sos kanapkowy jest po prostu czymś najlepszym. Nic lepszego w życiu nie jadłem. Stary, jest to mega. To jest inny level kanapki. Twórcy bajki wiedzieli, co jest dobre. Justyna nas pogoniła do pisania. Nie dała zjeść. Okej. Poczekaj. Dobra. Nie, ja oglądam kartę na torta. Okej. I musimy teraz narysować jeszcze Skubiego. Kogo? Skubiego. No co napisałeś? To jeden dalmatyńczyk. A! To narysuj dalmatyńczyka. Nie, no dobra. Nie pokażę. Czy? Nie, przegrałem fantazję, nie ma opcji. Nie, ja się pogubiłem, nie pokażę. Dawaj. Szaku narysował hipopotama. Nie. 3, 4. To jest Skubi. Przegiełem pałę. Uwaga! Bo mi się pomylił pysk hipopotama z tym. Ze Skubim. Mój wyszedł troszeczkę za mały. Miał być większy, ale mi zabrakło kart. Ja zacząłem dobrze, ale tu mi zaczął źle iść. Ej, do tej pory było dobrze, później się pogubiłem. No, wygląda jak kubek. Kubek Skubiego, nie mówisz jakie postaci. A, no dokładnie. Na pewno takie sprzedawali. No, kogo lepsze Skubidoo, ostańcie w komentarzu. Gotowi? Tak. Teraz. Okej. Okay. Tak, ja już wiem co to jest. Różowy donut. Ale pachnie stary. Z marshmallow piankami. No. Tak, posypane piankami marshmallow. Ja powiem tak, wiem, ja wiem co to nie, jest. To nie odgadnie, nie je. Najlepsza kara. Dobra, i zgarnię jeszcze przeciwnika. Ta. Dobra. Nie podglądaj. Donut. Spaghetti. No. Ty wiesz? Nie wiem. Nie śmiej się. Ej, no nie interesuje mnie, to skąd ja mogę mieć, że to się tak nazywa? Simpsonowie po swojemu. Może być! Ale pisałem The Simpson? Tak się pisze? Simpson? Tak, Simpsonowie. Simpson Family. Ha, tak jak Szaku. Dobra. Wiesz, jak się czyta? Simpsonowie. No i ja takich oglądałem. Simpsonów. No i dobra, no to ja zgarniam Donata Szaka. No nie, nie było gadki przed odcinkiem, że w ogóle... Nie wiem. Dobra, ale musisz go zjeść na raz. One bite challenge. Jasne, że tak. A wy zostawcie łapkę w górę. I suba. 3, 2, 1. Kocham. A jak dobra. Szaku, znowu przegrałeś, bo ci został jeden marshmallow. Przepis na tego burgera zna tylko jedna postać i jest on ukryty bardzo, bardzo, bardzo głęboko pod wodą. Zaczynamy oczywiście od bułki. Na bułkę od razu kładziemy swoje mięsko. Mięsko polewamy ketchupem, musztardą. Na to wszystko wykładamy pikle, więcej niż w maku, czyli więcej niż 2. To jest chyba cały sukces tego burgera.
ekstra cebula. Czyli cebuli sobie też nie żałujemy. Na to wszystko liść sałaty, plaster sera i na sam koniec pomidor. Zamykamy i voilà, podajemy. 3, 2, 1, możecie otworzyć oczy. O panie! Postarałam się, co? Burger, to z jakie może być bajki, stary? Homer Simpson. Cio! Cicho! Nikt nie słyszał! Mi się wydaje, że nie, ale próbujmy. No, kucharz... Sama mięso robiłaś? No, sama smażyłam. No właśnie, kucharz coś nie popisał tym mięsem. Żartuję, żartowałem. Takie dobre, że ja pierdzielę. Ale musiałem to zrobić. Piątka z plusem. I dwa punkty. Nie mam pojęcia, z jakie to będzie bajki. Gdzie ja przepraszam, burgery? Ale to jest bardzo tajny przepis, więc ja wam go nie udostępniam. Essa, dobra, piszemy. Tajny przepis. Kojarzycie bajkę Atomówki? Tak, Związek X. Dobrze. Raz, dwa, trzy. SpongeBob. Szafę źle napisał. SpongeBob? A nie Sponge przez jedno E? Przez jedno chyba. No dobra, a co to jest bab? By, aby. By, oby. Ja mam oddzielone od B, a ty masz jakieś takie jak... Kubie, jesteś SpongeBob! Dobrze, czyli to jest kraboburger! Dokładnie! Kraboburger, czuć rybą, nie? No tajny składnik. A wiecie, że ponoć jest taka teoria spiskowa, że Mr. Krabs strzeże tego tajnego przepisu tak mocno, ponieważ te kraboburgery są robione z czego? Z krabów. A kim on jest? Krewetką. Krabem, krabem! Krabem! Widzisz? Po sznurku w las. Byłem blisko. I zwróćcie uwagę, że chyba w bajce nie ma żadnego innego kraba. Ty jesteś geniuszem. Bo wszystkie są zjedzone. A delfiny kiedyś widziałeś? Nie. A ja widziałem jednego, więc na pewno nie z delfinów. No, na pewno nie z delfinów, z krabów. Czyli... Jest to z kraba? Nie mogę ci powiedzieć, bo to jest tajny składnik i teraz już jestem wtajemniczona i grozi mi kara za... Dobra, mącisz, mówię przyjmę, że to jest wołowinka, super, ty oszustcie. Ale z jakimś dodatkiem. Albo ludziowinka. Tu, tu, tu. Z pan Bobie też nie było ludzi. No. Proszę bardzo. A ładnie pachnie. No, jabłko. Jabłuszko. W jakiej to bajce było? Kto je jabłka? Kumisie. Smerfy były za małe. Myślałam, że powiesz, że skunksy. Mm-mm.